Stereotypy towarzyszą ludzkości od samego początku istnienia. Z pewnością każdy z nas w którymś momencie swojego życia pomyślał w stereotypowy sposób na temat jakiejś osoby czy narodowości. Często przekłada się to także na kulturę i popkulturę, w tym i na filmy. Zastanawialiście się może kiedyś, jak jesteśmy postrzegani poza granicami Polski? Jak widzą nas na przykład za naszą zachodnią granicą? Ja jestem Ragnar, a w tym materiale przyjrzymy się temu, jak Polacy są postrzegani w niemieckich filmach i serialach. Kilka miesięcy temu mogliście obejrzeć mój materiał, w którym to przyglądałem się skandynawskiej kinematografii i stereotypom o Polakach tam zawartych. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to zachęcam do obejrzenia. Często nasi rodacy przedstawiani są jako kombinatorzy, złodzieje i ci od najgorszych prac, co zrobią wszystko, aby tylko przeżyć. Nie inaczej jest również w niemieckich filmach. Przewija się tam dużo mniej lub bardziej standardowych stereotypów o Polakach. Jednak zanim zaczniemy je sobie wszystkie wymieniać, cofnijmy się o prawie 80 lat do 1941 roku. Jak pewnie większość z was wie, wtedy to nasz kraj znajdował się pod okupacją niemiecką, a w tle trwała II wojna światowa. I to właśnie wtedy na niemieckich ekranach kin pojawił się film Heimkehr. Powrót do domu, bo tak można tłumaczyć to na polski, był filmem propagandowym, który ukazuje losy mniejszości niemieckiej na chwilę przed wybuchem wojny. Akcja dzieje się na niewielkiej wsi na Wołyniu, gdzie Polacy przejmują niemiecką szkołę. Nauczycielka Maria, która jest głównym bohaterem filmu, protestuje u lokalnego polskiego burmistrza. Ten odsyła ją z kwitkiem i stwierdza, że sorry Gregory, ale nie możemy z tym nic zrobić. Maria wraz ze swoim mężem Fritzem próbują jeszcze coś wskórać u wojewody, ale tam nie zostali nawet wpuszczeni do gabinetu. Po kilku dniach małżonkowie udają się do kina, gdzie w pewnym momencie cała sala wstaje i zaczyna śpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Tylko Maria, Fritz i ich kompan tego nie robią, co zostaje zauważone przez kilka osób i staje się to przyczyną bójki, w której Niemiec zostaje ciężko ranny. Fritz umiera kilka dni później z powodu swoich obrażeń. Jest to zaledwie początek wielu scen, gdzie przedstawiane jest gnębienie mniejszości niemieckiej przez Polaków. W tym filmie nasi rodacy to nieczuli, okrutni kłamcy, których głównym celem jest znęcanie się nad sąsiadami. Nie mają litości dla dzieci, katują Niemców i ogólnie niezłe z nich świnie, co to nie siedzą w kinie. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę fakt, że film ten miał na celu poinstruowanie Niemców, jak postępować z Polakami oraz wybielenie ataku na Polskę, co nie zmienia faktu, że w tamtych czasach lwia część Niemców właśnie w ten sposób postrzegała naszych rodaków. Mógłbym jeszcze długo rozwodzić się na temat tego filmu, historię ma dość burzliwą, ale to może innym razem. I tak oto wyglądał obraz Polaków w jednym z pierwszych filmów, które opowiadały właśnie o nas. Idźmy w takim razie dalej. W ostatnich kilkudziesięciu latach powstało sporo filmów i seriali, które w większym bądź mniejszym stopniu ukazywały Polaków przez pryzmat ogólnych stereotypów. A jakich dokładnie? Zaczniemy od chyba najbardziej oczywistego. Polacy bardzo często są kojarzeni ze złodziejstwem i ogólną przestępczością. Nie będę z tym polemizował, czy takie skojarzenia są słuszne. Skupię się po prostu na przykładach, które pokazują polskich bohaterów w taki nie najuczciwszy sposób. W filmie Ustkreiz z 1991 roku spory akcent położono na zagrożenie ze strony polskich oszustów w Berlinie. Bohaterka filmu, 15-letnia Elfi, spotyka się z pewnym Polakiem o imieniu Dariusz, w którego wcielał się Mirosław Baka. Jak się okazuje, Dariusz jest drobnym przestępcą, który zdobywa pieniądze okradając innych. Ot taki typowy Polak oszust. Podobna sytuacja ma się w Englinsen z 1996, w polskich kinach znany pod nazwą Szmugler, gdzie jedną z głównych ról gra Cezary Pazura. Pazura wcielał się w Andrzeja, szmuglera papierosów, który handluje nimi na czarnym rynku. W pewnym momencie Andrzej spotyka główną bohaterkę filmu, Ramonę. Para zakochuje się w sobie, zaś Andrzej okazuje się czułym i kochającym mężczyzną. Ale nie może być tak kolorowo, prawda? Po pewnym czasie Ramona zachodzi w ciążę i tutaj wychodzi prawdziwa natura Andrzeja. Chłop nie jest zbyt szczęśliwy z powodu ciąży, nie chce tego dziecka i daje dyla w siną dal.
Tak więc mamy nie dość, że Szmuglera, to do tego bardzo nieodpowiedzialnego człowieka, który na wieść o spodziewanym dziecku bierze nogi za pas. Kolejny przykład postrzegania Polaków jako złodziei znajdziemy w kilku innych produkcjach, w tym w sylwestrowym odliczaniu. Młoda para Niemców, którzy jadą do Polski, pada ofiarą napaści rabunkowej. Sprawcami, no jakżeby inaczej, okazali się nasi rodacy. W weselnej Polce ojciec pana młodego, Niemiec oczywiście, na pytanie jak było w Krakowie odpowiada, że wraz z małżonką mieli szczęście, bo ich nie okradli. W serialu Magda Magda Schon, mam nadzieję, że dobrze to mówię, który nomen omen opowiada o losach Polki Magdy, wszyscy Niemcy, w tym i starsza kobieta, którą bohaterka się opiekuje, podejrzewają Magdę o to, że chce ich okraść. Swoją drogą twórcy w roli zwariowanej Polki zaangażowali... Austriaczkę. W parze z motywem złodzieja często idzie także ten o polskiej mafii. W 1993 roku swoją premierę miał polski Crash. Opowiada on o niemieckich gangsterach, którzy przyjeżdżają w interesach do Polski. Mają dość zgarniania większości zysków przez szefostwo i postanawiają otworzyć własny biznes. Lądują w Warszawie, gdzie spotykają się z przedstawicielami polskiej mafii samochodowej. I to takiej z prawdziwego zdarzenia. Są pościgi, zabójstwa, wybuchy, cudawianki i inne bajery. Nawet i motyw miłosny się znajdzie. A skoro już przy amorach jesteśmy... Dość popularnym myśleniem, które do dzisiaj istnieje w świadomości Niemców, jest to o Polkach jako idealnych żonach. Prócz tego, że są jednymi z najpiękniejszych na świecie, a dobrze wiemy, że są, to idealnie nadają się na to, aby spędzić z nimi całe życie. Nie dlatego, że świetnie gotują czy zajmują się domem i dziećmi. Wedle niemieckich stereotypów nikt nie kocha tak mocno jak kobiety z Nadwisły. Przykładem jest chociażby film Weź swoje życie z 2005 roku, który opowiada o pewnym wiejskim chłopaku z przygranicznej niemieckiej wioski. Chłopaczyna to typowy rolnik, którego głównym zajęciem jest polowanie na zające i pędzenie bimbru z ziemniaków. W pobliskim lesie poznaje Ilonę, Polkę, która szuka swojego narzeczonego. Kobieta wpada w oko głównemu bohaterowi, który to po pewnym czasie zakochuje się w naszej rodaczce. Ilona odwzajemnia jego uczucie i pokazuje chłopakowi, czym tak naprawdę jest prawdziwa miłość. Podobną sytuację mamy z Miłością nie wygrasz, gdzie występuje Alicja Bachleda-Curuś. Wciela się ona w sprzątaczkę pracującą dla niemieckiej rodziny. I oczywiście, jak pewnie się domyślacie, zakochuje się w niej pewien Niemiec o imieniu Jakob. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że to właśnie dzięki niej Jakob zmienia swoje życie, które w końcu nabiera sens i nie jest już życiowym nieudacznikiem. Miłość niemiecko-polska to główny motyw wspomnianego już wcześniej przeze mnie filmu Weselna Polka. Główny bohater zamierza poślubić swoją ukochaną Gosię na polskiej wsi. Prócz masy dziwnych wydarzeń i kilku innych żartów z Polaków, Gosia okazuje się najlepszym, co Niemca w życiu spotkało. W tym momencie mamy do czynienia z nieco bardziej pozytywnym stereotypem, choć stawiający polskie kobiety w roli takiej po prostu dobrej żony. I to żony, która pochodzi z bardzo dziwnego i tajemniczego miejsca. Jak postrzegana jest Rosja przez dużą część Polaków? Jako kraj dziki, fascynujący, pełen niewytłumaczalnych zjawisk. Kraj z dziwnymi ludźmi, których głównym zainteresowaniem jest picie wódki. Podobnie zresztą sprawa ma się z myśleniem Niemców, ale o naszych ziemiach. Polska w tamtejszej kinematografii bardzo często jest przedstawiana jako dziki wschód Europy. W takim blaszanym bębenku, który jest adaptacją powieści o tym samym tytule, Polskę, a dokładniej Kaszuby, ukazano jako jedno wielkie kartoflisko. Podczas seansu poznajemy zmęczoną życie starszą kobietę. W pewnym momencie staruszka umiera, a okoliczni mieszkańcy zbierają się na stypie. Impreza, o ile można to tak nazwać, odbywa się w zniszczonej starej szopie, pełnej krzątających się wszędzie... kur! Ptactwo domowe znajdziemy także na cmentarzu. Ot taka polska, biedna wieś. Zresztą nie tylko wieś pokazana jest w ten sposób. W filmie Zaginieni pokuszono się o pokazanie Polski jako mocno zaściankowego, zacofanego i biednego kraju. Akcja dzieje się na przemian zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Niemieckie zabudowania zawsze są pokazane jako piękne i modernistyczne, zaś Polska to w dużej mierze las i brzydkie budownictwo. I w sumie jak się nad tym zastanowić, to wszystko w tym filmie jest przedstawione na zasadzie antonimów. Piękna niemiecka willa. Obskurny polski hotel. Ekskluzywne samochody. Stare rupiecie ledwie jeżdżące po zdewastowanych ulicach. Zadbane i czyste toalety. A brzydkie, nieestetyczne łazienki.
Dziwny i mocno nieprawdziwy obraz znajdziemy także w kilku innych filmach. W Weselnej Polce ojciec pana młodego odradza synowi wyjazdu do Polski. Jak twierdzi, jest to dziki kraj, gdzie nie ma sensu ryzykować własnym życiem. Ta dzikość jest ukazana w jednej ze scen, gdzie panna młoda, mocno przejęta tym, co dzieje się w jej życiu, zasięga porady... Indianina. Co, nie znacie żadnych polsko-indiańskich plemion? Nie? O! To dawajcie, zrobimy sobie małą zabawę, wymyślmy jakieś ciekawe nazwy w komentarzach. Dziwnie, a zarazem magicznie, Polska została przedstawiona w Polska Love Serenade. To właśnie tam mamy do czynienia z niewytłumaczalnymi zjawiskami, takimi jak chociażby samochody, które poruszają się mimo braku akumulatora w środku, telefony gubią i odzyskują zasięg w najmniej oczekiwanych momentach, a Jan Paweł II, który widnieje na obrazie, puszcza oczko do bohaterów. A skoro już przy polskim papieżu jesteśmy, to nie mogło zabraknąć motywu dziwnego, ale mocno wierzącego kraju. W polskiej Wielkanocy znajdziemy scenę, gdzie odbywa się chrzest. Jednak nie w kościele, a w domu. I to nad miską wody. Kolejnym dziwem dla bohaterów jest także fakt, że w Wielki Czwartek domownice obmywają sobie nogi. Ale trzeba przyznać, że w kościele rzymskokatolickim obrzęd obmywania nóg biednym jest praktykowany szczególnie przez papieży, ale mi jakoś nie obiło się o uszy, aby działo się to w polskich domach. Polnisz Ustern pokazuje także Polaków jako osoby, które nie do końca potrafią sobie poradzić. Jeden z bohaterów filmu nie zgadza się na oddanie wnuczki na wychowanie do polskiego ojca, bo nie dość, że ten mieszka w tragicznych warunkach w częstochowskim blokowisku, to do tego jest z niego niezła niedojda. Pokazane jest to w scenie, w której niemiecki dziadek przybywa do mieszkania i tylko on jest w stanie naprawić niedziałające od lat światło. Trzeba jednak powiedzieć, że bohater w końcu przekonuje się do naszego rodaka, zaczyna dostrzegać zalety Polski, a i nawet remontuje mieszkanie. Ot taki uczynny Niemiec. Dużo niemieckich filmów i seriali podejmuje się próby uchwycenia dość trudnego dla nich tematu, jakim była II wojna światowa i zagłada narodu żydowskiego. Wiele filmów robi to w dobry sposób, ale niektóre z nich próbują nieco wybielić rolę zwykłych Niemców w tym procederze. I nie chodzi mi o to, że nie pokazują swojego narodu jako tego, który wywołał wojnę. Chodzi bardziej o zestawienie innych narodowości i przypisanie im tych samych zbrodni i zachowań. I tak oto trafiamy na serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie, do którego prawa, o zgrozo, wykupiła kiedyś Telewizja Polska. Ten trzyczęściowy miniserial opowiada o losach grupy przyjaciół, którzy w 1941 roku zostają wysłani na front wschodni. Serial przedstawia także okupowaną Polskę oraz rolę Armii Krajowej w walce o niepodległość. Często przewija się motyw antysemityzmu Polaków, którzy w wielu dialogach mówią o tym, jak to bardzo nienawidzą Żydów. Do tego dochodzi parę scen, gdzie żołnierze AK aż kipią nienawiścią do tej nacji. I żadnych Żydów. Żydów potopimy jak koty. I tak oto maluje nam się obraz Polaka, który bardziej od walki o swój kraj pragnie eksterminacji Żydów. Po emisji serialu na głowy twórców spadło mnóstwo krytyki i skarg. Wytoczono nawet proces telewizji ZDF, który został wygrany przez byłego członka AK Zbigniewa Radłowskiego. Zresztą nie tylko tutaj Polacy zostali przedstawieni w ten sposób, chociaż akurat w tym przypadku nieco mniej jednoznacznie. W filmie Biegnij chłopcze biegnij, polscy obywatele zarówno Żydów ratują, jak i wydają ich niemieckim żołnierzom. I nie będziemy tutaj wchodzić w prawdy historyczne, oczywiście istniały osoby, które potrafiły wydać sąsiada, ale w znacznej większości próbowano je ratować. I to nawet mimo tego, że w Polsce, jako jedynym okupowanym przez Niemców terytorium, za pomoc wyznawcom judaizmu groziła kara śmierci. Swoją drogą nawet w amerykańskich produkcjach utrwalany jest taki obraz, jak chociażby w Liście Schindlera, gdzie to Niemcy pomagają Żydom, a Polacy chcą ich eksterminacji. Oczywiście to nie wszystkie stereotypy w niemieckich filmach i serialach. Tak z marszu mógłbym wymienić te o tym, że Polki pracują głównie jako sprzątaczki, patrz przykład Z miłością nie wygrasz, czy Unter Deutschen Bete, gdzie główna bohaterka, upadła gwiazda pop, zaczyna pracę jako sprzątaczka u boku Justyny, jej dotychczasowej pani od porządków. Czasami przewija się też motyw pomocnego Polaka, który jest w stanie udzielić wsparcia w najgorszych momentach. W sumie cały serial Magda Magdas Schon opowiada o skąpo ubranej i dziwnej Polce, która potrafi pomóc w każdej sytuacji. Nie mogłem się skupić na wszystkich filmach i zawartych tam stereotypach, nie starczyłoby nam po prostu na to czasu, dlatego jeśli znacie jeszcze jakieś przykłady, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. I to by było na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia i jakby powiedział to rodowity Wiking, hadebra!